Hej, witajcie. Dzisiaj szybki unboxing pendrive'a firmy Adata. Konkretnie jest to pendrive o oznaczeniu kodowym UV100. Jest to pendrive w standardzie USB 2.0, standardowy, o pojemności 32 GB. Opakowanie zbiorcze jest charakterystyczne dla produktów firmy Adata. Ptaszek kolorowy, logo firmy Adata, jak również informacja o samym modelu. Jest to USB flash drive UV100, pojemność 32 GB, mini i slim. I dodatkowo informacje o darmowym oprogramowaniu i dożywotniej gwarancji. Druga strona. Mam informację o w wielu językach o tym, że jest to po polsku również pamięć USB 2.0. Oczywiście wymiary, waga, system rekomendowany. Informacje o tym, że Adata jest firmą pochodzącą z Tajwanu i sam pendrive też jest made in Taiwan. Tutaj również oznaczenie kodowe AUV132GRRD, jak również informacja o tym, gdzie można ściągnąć, z jakiej strony oprogramowanie dodatkowe. Po rozpakowaniu pendrive prezentuje się następująco. Czerwony kolor z logiem Adata UV132GB. Miejsce na przywieszkę do kluczy. Oczko na klucze. Z drugiej strony wygrawerowane, takie troszeczkę wygrawerowane, to nie jest dobre określenie, takie trochę wystające znaki Unii Europejskiej, dopuszczenia do obrotów na terenie Unii Europejskiej, jak również numer seryjny i oznaczenie producenta. Nie ma tutaj informacji o miejscu produkcji. Cały pendrive jest niestety plastikowy, co czuć. Ale nie oznacza to, że jest trochę się tutaj ugina, jak widać, ale to nie oznacza, że jest zrobione tandetnie. Jest lekki i złożony z dwóch kawałków plastiku. Czarnego na spodzie i czerwonego na górze. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanałów i oglądania innych moich filmów.